Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Panie, błogosław to słowo i spraw, żeby ono dzisiaj przemawiało do nas. Kochani, zdaję sobie sprawę, że ten fragment o Marcie i o Marii każdy wierzący zna do znudzenia. Ile razy można słuchać o tym, że Maria siadała u stóp Jezusa, a biedna Marta zagubiła się w swoim takim aktywizmie. Znamy na wylot tą historię, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę inaczej na nią spojrzeli. Za chwilę do niej pójdziemy, za chwilę do niej przejdziemy. Najpierw chciałbym, żebyśmy pomyśleli, czy porozmawiali o rzeczach, które nas drażnią w Kościele, czy na naszych nabożeństwach. I zdaję sobie sprawę, że moglibyśmy tutaj spędzić dużo czasu na ten temat rozmawiając, więc pozwólcie, że was nie dopuszczę do głosu, bo każdy pewnie będzie miał tutaj dużo do powiedzenia. Ja tylko podsumuję może, czy wypunktuję parę rzeczy. Mi osobiście już nie przeszkadza na przykład dzwonek telefonu podczas nabożeństwa. No, to jest część życia w XXI wieku. Ale muszę przyznać, że wciąż mnie denerwuje. Nie mówię, że to takie sytuacje są u nas akurat z Bożą. Mówię tak globalnie, że tak powiem, ogólnie. Ale wciąż jestem lekko zszokowany, jak podczas kazania słychać na przykład dzwonek telefonu i nagle jakaś siostra czy jakiś brat wyciąga ten telefon, jak gdyby nikt z nich zaczyna rozmowę. I wolnym krokiem, poruszając się, wychodzi na przykład wychodzi na rozmowę. No właśnie, jakby był w poczekalni u kosmetyczki, jakby była w poczekalni u kosmetyczki, czy gdzieś tam, prawda? Więc są takie rzeczy, które nas w jakiś sposób denerwują, albo działają nam na nerwy. I czytałem w Kościele, i czytałem kiedyś na Facebooku, że ktoś zrobił, znaczy nie, czytałem w książce, że ktoś zrobił eksperyment na Facebooku, bo dzisiaj się eksperymenty na Facebooku różne przeprowadza, i poprosił znajomych, żeby opowiedzieli swoje własne historie o takim grubiaństwie w Kościele, tak? O takim grubiaństwie w zborze. I oczywiście to, wiecie, jak się puści jakiś kontrowersyjny tekst, no to oczywiście wywołuje lawinę różnych komentarzy. No i oczywiście tam była też masa, lawina różnych komentarzy, począwszy od papierków po gumie, porzucia, które gdzieś tam ludzie bezczelnie zostawiają na przykład, prawda? Albo ja sam tu kilka gum odlepiałem, nie przylepiajcie gum do tego, do krzesła, tak? To do młodzieży, chociaż, albo do starszych też, nie wiem, już nie, chociaż może, bo można dojść, kto to zrobił, bo tak niektórzy siadają już, wiecie, na swoich miejscach i to jest wszystko do... A jeszcze teraz są testy DNA ze śliny, więc uważajcie. W każdym bądź razie, tam oczywiście jak ktoś rzucił taki komentarz, to tam było lawinę komentarzy, taki post, no właśnie, na temat gumy do rzucia, na temat głośnej muzyki, na temat ktoś się żalił, że ktoś przyszedł, ktoś miał śmierdzące stopy, tak ktoś, że ktoś zdjął buty podczas nabożeństwa, tak? I oczywiście ludzie się skarżyli na niesforne dzieci, które biegają i nie dają nam się skupić i tak dalej. I ten człowiek zrobił listę najgorszych zachowań w Kościele. Lista najgorszych zachowań w Kościele, więc kolejność, no akurat to była dla niego najgorsza kolejność, ale być może mamy inne typy. Więc tak, numer jeden to była rozmowa w czasie nabożeństwa. Tak, ludzie tam śpiewają, modlą się, kazania, a tam ludzie sobie rozmawiają, jak gdyby nigdy nic, prawda? Tak, taki obrazek. Albo na przykład wysyłanie SMS-ów lub surfowanie po internecie podczas nabożeństwa. Spanie albo chrapanie podczas kazania. To mi się parę razy udało uśpić kilka osób, to jestem, nie wiem, czy dumny z siebie, ale okej. Zgrzytanie zębami. Zgrzytanie zębami na przykład. To nie wiem, czy ze złości, czy... No nie wiem, okej. Albo przez
Słuchajcie, obcinanie paznokci w kościele. Jedna osoba powiedziała, że u nich technik dźwięku, ten, który tu nagłaśniał jest z tyłu, zawsze obcinał paznokcie rutynowo podczas kazania i było to słyszalne przez głośnik. Miał jakiś odsłuch, jak trzaskał, to duch, duch, było słychać, nie? Odbieranie telefonu w kościele. Ciągłe wstawanie i opuszczanie sali. Prawdopodobnie, aby skorzystać z toalety. No wiecie, cały czas coś tam wchodzi, wychodzi, cały czas jest ruch, prawda? Wcześniejsze wychodzenie z kościoła, zwłaszcza podczas modlitwy. Albo podczas jakiejś, no właśnie, zwłaszcza podczas modlitwy. Niereagowanie na płaczące dzieci w czasie nabożeństwa. Rzucie gumy lub w czasie nabożeństwa lub blaskanie. Publiczne okazywanie sobie wylewnych uczuć. Jedna osoba się skarżyła na pewną parę w kościele, gdzie mąż i żona siedzą koło siebie zawsze i lubią drapać się po plecach podczas kazania. To były najczęstsze odpowiedzi. Inne wykroczenia takie, które denerwują ludzi, to na przykład popychanie ludzi na podłogę podczas modlitwy o nich. To grzech niektórych kaznodziei, którzy się modlą z takim namaszczeniem, że muszą sobie pomóc tak jakoś jeszcze, prawda? Mówienie amen po 100 razy podczas kazania. No może się człowiek zdenerwować, na szczęście my nie w murzyńskim zborze nie jesteśmy, ale okej. Okay. Słuchajcie, wydawanie sobie reszty podczas kolekty. Przeklinanie w kościele, nie pytałem o szczegóły. I picie napojów podczas całego nabożeństwa. No więc tak, do tej listy oczywiście moglibyśmy tutaj dołożyć jakieś różne swoje. I teraz tak, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Całkowicie nie usprawiedliwiam, nie chcę usprawiedliwić i rozgrzeszyć tych wszystkich ludzi, którzy te potworne rzeczy czynią. Jestem jednym pierwszym z grzeszników z pewnością. Na pewno się bym gdzieś tutaj odnalazł w tych sprawach. Natomiast nie o tych grzesznikach chciałbym dzisiaj powiedzieć, tylko o drugiej stronie. To znaczy, dzisiaj powiem troszkę o tych ludzi, których to denerwuje. Tak? Ci, którzy to czynią, niech pomyślą też o innych, że ich zachowanie może źle wpływać na inne osoby. Okay? I tu załatwmy temat, skończmy, nie będę się rozwodził. Natomiast chcę tylko powiedzieć teraz parę zdań o tych, których te rzeczy wszystkie denerwują, tak? Cię frustrują. Te rzeczy nas irytują. Uważamy je za niestosowne w kościele, prawda? Ale zastanówmy się. Ale kochani, zastanówmy się. Proszę nie gadać podczas nabożeństwa. Nie, żartuję, żartuję. Wyjadania, tak, to dobrze, tak, to żeby było, nie było jeszcze tak. Powietrze, że tak, przez dzieci. No dobrze, więc zobaczcie. Zastanówmy się jednak, wiem, że są więc rzeczy, które nas irytują podczas nabożeństw, czy w kościele generalnie. I to jest rzecz zrozumiała, bo jesteśmy ludźmi wychowani my w danej kulturze, w różnych też domach i to wszystko ma na siebie wpływ. Ale zastanówmy się bardziej dzisiaj nad tym i do tego chciałbym przejść. Co Bóg uznaje za niestosowne w Kościele? Bo to są rzeczy, które my uważamy za niestosowne w zborze czy w Kościele. Tak? A zastanówmy się raczej nad tym, co Bóg uznaje za niestosowne. Bo osobiście, chociaż tak jak powiedziałem, rozumiem to wszystko, ale osobiście nie sądzę, bracia i siostry, żeby Pana Boga denerwował płacz i hałasowanie w kościele. Nie sądzę, żeby Bóg był obrażony, jeśli jakiś mąż drapie po plecach swoją żonę. Na pewno jestem przekonany, że Bóg ma też współczucie dla osób, które mają, nie wiem, zapalenie pęcherza na przykład i muszą szybko wyjść do toalety częściej niż inni, prawda? Bardziej myślę, że Bóg im współczuje niż się denerwuje, prawda? Myślę, że niektórzy z nas po prostu, że wszyscy musimy bardziej, jak to mówi młodzież, trochę wyluzować i mieć więcej łaski dla różnych ludzi, dla innych, dla spóźniarskich, nie wiem, niespokojnych dzieci, dla tych, którzy zgrzytają zębami, dla młodych matek z niemowlętami, ludzi, którzy muszą, nie wiem, być pilnie w pracy o 12:30 na przykład i muszą szybciej wyjść, prawda? Jednak patrząc na Biblię, to oczywiste, dla mnie przynajmniej, że Bóg nie lubi, gdy ludzie nie chcą się skupić
na tym, co On mówi. Jednak co oczywiste, wydaje mi się, to to, że Bóg nie lubi, kiedy ludzie w Kościele nie są w stanie skupić się na tym, co On ma do im do powiedzenia. On powołał nas bowiem do słuchania. On powołał nas bowiem do tego, żebyśmy słuchali. Jeśli cokolwiek Pana Boga denerwuje w Kościele, to myślę, że przede wszystkim to, że kiedy się zbieramy po to, żeby Go słuchać, to Go nie słuchamy. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział, mówi takie słowa. Mamy piątą Mojżeszową na 30. Nie, dobrze, jeśli nie mamy, dobrze, to nie dałem. To ja wam przeczytam. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział, faktycznie nie podałem, Basi. Od 19 wiersza. Posłuchajcie. Wzywam dziś na świadków przeciw wam niebo i ziemię, oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, żyj ty i twoje potomstwo. Kochaj Pana, twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest twoim życiem, przedłużeniem twoich dni. Mieszkaj w tej ziemi, którą Pan przysiągł twoim ojcom. Kochaj Pana, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, bo w tym jest twoje życie. Bo w tym jest twoje życie. A Izajasz, prorok Izajasz dopowiada jeszcze w 50 rozdziale, że Bóg każdego ranka budzi nasze ucho, abym słuchał, jak ci, którzy się uczą. I fragment jeszcze z Nowego Testamentu, który zacytuję, który dobrze kojarzycie, na górze przemienienia, kiedy Pan Jezus został uwielbiony, przemieniony, było z Nim trzech uczniów, którzy, był tam także Eliasz, był Abraham i był Mojżesz, których uczniowie byli zafascynowani ich obecnością. To pamiętacie głos Ojca, który się rozległ i powiedział o Chrystusie, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Nie możemy podobać się Bogu i być Jemu wierni, być naśladowcami, jeśli nie nauczymy się słuchać. Dlaczego? Dlatego, że tylko Boże Słowo jest w stanie zmienić życie człowieka i jest w stanie nas pociągnąć do Boga, przemienić naszego ducha. Tylko Boże Słowo, tylko Bóg, który przemawia i ten głos, który my usłyszymy i weźmiemy do swojego serca, ma moc do tego, żeby przemienić nasze życie, żeby nas zmienić, żeby narodzić nas z nieba, z góry, tak? Od tego, żebyśmy się narodzili na nowo. W odpowiedzi na Słowo Boże naradzamy się na nowo. W odpowiedzi na to, że słyszymy Słowo Boże, że słyszymy Ewangelię, nasze życie dostosowujemy do Boga. Bóg może to życie błogosławić. Tylko ono ma moc przemiany naszego serca, naszego życia, pociągnięcia nas do Boga, przemiany naszego charakteru, zbawienia naszych dusz. Więc to Słowo musimy słyszeć. To Słowo musimy usłyszeć. Ale dziś żyjemy w takiej kulturze, która rozprasza uwagę. Dziś żyjemy w kulturze, która rozprasza naszą uwagę. Jesteśmy pozbawionymi, przeczytałem takie zdanie, snu wielozadaniowcami. Tak? Nie śpimy, za to mamy 100 tysięcy rzeczy, wiele zadań do wykonania. Jednocześnie surfujemy po sieci i oglądamy telewizję. Jednocześnie. Znamy to? Piszemy SMS-y podczas jazdy samochodowej. Tweetujemy w pracy. Odbieramy telefon, kiedy z kimś rozmawiamy. Moglibyśmy tutaj wiele, wiele takich przykładów użyć, które pokazują, jak jesteśmy zaoprobowani tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Jak jesteśmy zaobserwowani światem, który do nas mówi i nie jesteśmy gotowi skupić się nawet na jednej rzeczy, tak? Jesteśmy tak skupieni na wszystkim, że nie możemy się skupić na niczym. Kochani, świat nas tak rozprasza, że utracimy Chrystusa, jeśli nie odzyskamy takiego nawyku uważnego słuchania. Ponieważ świat nas tak absorbuje. Kiedy więc przychodzimy do Kościoła, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzimy do Kościoła, to po prostu powinniśmy mieć wyłączone nasze telefony, także wyłączyć w naszych głowach to wszystko, co nas rozprasza, co nie pozwala nam skupić się na tym, co Bóg do nas mówi, bo Bóg chce do nas mówić w Kościele przez kaznodzieje, przez pieśni, które śpiewamy, przez uwielbienie, przez modlitwę innych ludzi,
przez stół pański, przez cichy, przez delikatny głos Ducha Świętego, ale musimy się wyłączyć. Musimy wyłączyć się dla świata. Musimy wyłączyć te Wi-Fi, tak, w naszym życiu. Musimy wyłączyć ten kontakt z tym światem i włączyć sieć z Panem Bogiem, żeby On mógł do nas przemówić. Wobec siebie nie powinniśmy być niegrzeczni, ale przede wszystkim nie bądźmy niegrzeczni wobec Boga. Nie wystarczy, że chodzimy do kościoła. Idź do kościoła, ale też usłysz słowo Pana. Nie rozmawiaj, nie pisz SMS-ów, nie odbieraj połączeń, gdy On mówi, gdy Pan mówi do ciebie. Słuchaj, tak jakby od tego zależało twoje życie, bo tak naprawdę jest. W piątej księdze Mojżeszową czytaliśmy: słuchaj Jego głosu, wybierz życie i żyj ty i twoje potomstwo. Żeby wybrać życie, żebyś żył ty i twoje potomstwo, musisz słuchać Jego głosu. I teraz wracamy na moment do tego fragmentu z Ewangelii, który czytaliśmy na początku, kiedy Pan Jezus spotyka się z Marią i z Martą. I chociaż wszyscy doskonale znamy wydźwięk tego słowa, tak? Mądra Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała. I słuchała Jezusa. A Marta była zapracowana, bo chciała ugościć Pana Jezusa, bo to jest coś normalnego. Taka matka Polka, prawda? Jak do nas goście przyjdą, to też jesteśmy... może stąd się wzięło, że Maria to matka Polka spod Częstochowy. No nie wiem, chociaż tam Marta się krzątała, ale w każdym razie zobaczmy, bracia i siostry, że znamy doskonale tą historię, ale ona nabiera większego kolorytu, jeśli znamy tło kulturowe tej historii. A tło kulturowe tej historii jest takie, że wtedy w Izraelu od kobiety oczekiwano usługiwania przy stole. Marta okazała się wzorową panią domu i słuszne były jej pretensje wobec Marii za brak pomocy. To raczej Maria zachowuje się tak, że naruszyła wszystkie konwenanse społeczne. Dla tych, którzy czytali na początku tą historię, w pierwszym wieku naszej ery, dla czytelników Ewangelii, ta opowieść była jasna, że ten, kto siada u stóp nauczyciela, znaczy dla nich to było jasne, że Maria łamie konwenanse kulturowe wszystkie, że tak się nie powinna zachować. My to czytamy dzisiaj, mówimy, no tak, wybrała lepszą cząstkę, rozumiemy, przekaz jest dla nas jasny. Ale tam było, pierwsi czytelnicy, kiedy czytali tą historię, widzieli w Marii osobę, która złamała wszystkie konwenanse. Tak się nie da zachowywała kobieta. Tak się nie powinna zachowywać kobieta. I którzy bracia mówią amen. Też, prawda? Wtedy złamała konwenanse. Wtedy złamała wszystkie konwenanse. Dlaczego? Dlatego, że usiadła u stóp Zbawiciela. A to było miejsce przeznaczone dla uczniów. Maria uzurpuje sobie miejsce przeznaczone dla ucznia mistrza, a przecież jest tylko kobietą. A przecież jest tylko kobietą. W tamtych czasach to był skandal i to było coś, co jest nie do pomyślenia. Dzisiaj myśmy już trochę krok dalej, ale jak znacie trochę Romów na przykład, to do dzisiaj jest tak w romskich domach, że jak mężczyźni rozmawiają przy stole, to kobiety przy tym stole nie powinny siedzieć, nie siedzą. Prawda? A żeby usiadły w gronie męskim, no to jest po prostu niestosowne zachowanie. Żadna porządna Romka tego nie zrobi. Kiedy mężczyźni siadają, kiedy opowiadają, one mogą gdzieś z tyłu, z boku i też najlepiej na stojąco, bo są po to, żeby przynosiły tam, czuwały na tym, co tam się dzieje, prawda, w kuchni i donosiły, prawda? I mniej więcej taki obraz był wtedy, dlatego to był taki obraz rewolucyjny dla słuchaczy tej historii, że oto Maria zachowuje się w ten sposób. Jezus jednak w swoim nauczaniu zawsze, kiedy Jezus nauczał, to zrównywał pozycję kobiet i mężczyzn. Ta równość tak średnio przetrwała w późniejszej mentalności apostołów i pierwszych chrześcijan. Okazało się, że te uwarunkowania kulturowe były zbyt silne, ale dla Jezusa nie była ważna płeć ucznia,
tylko to, czy on słuchał jego słów, czy nie. Jezus gromadził wokół siebie kobiety, mężczyzn, prozelitów, Żydów, dzieci, starców i to było coś niesłychanego. Nie jak w synagodze, gdzie był pewien porządek społeczny zapanowany. Dla Jezusa nie była ważna płeć ucznia, tylko to, czy słuchał jego słów. Tak samo Jezus, zobaczcie, nie czynił różnicy pomiędzy dziećmi a dorosłymi, pomiędzy bogatymi a biednymi, w pewnym sensie także pomiędzy Żydami i poganami. Przez chwilę usiądź u stóp Jezusa i wsłuchaj się w jego słowa, które on chce ci powiedzieć. Poczuj, jak ważny jesteś dla niego, abyś był przy nim. I z tego przykładu Marii, siedzącego u stóp Jezusa, możemy się nauczyć bardzo trzech prostych praw, które chciałbym, żebyśmy zapamiętali. Po pierwsze, ona usiadła w przeciwieństwie do stania, chodzenia, biegania. To siedzenie jest takim obrazem, symbolem odpoczynku tutaj, tak? To nas uczy, że nasze serce musi być w stanie spoczynku, że nasz umysł musi być wyciszony, nim usłyszymy, co Bóg do nas mówi. To nam pokazuje to, że Maria usiadła, to, że nasze serce, żeby usłyszeć Jezusa, musimy usiąść. Musimy się zatrzymać, musimy przestać pracować, musimy przestać skupiać się na czymś innym i na chwilę usiąść, tak? To jest obraz tego, że stajemy, że nasze serce jesteśmy gotowi przed Bogiem wylać, że wyznajemy grzech przed Bogiem, bo tylko wtedy możemy mieć spokój w naszym sercu w takim stopniu, że nie będziemy nadmiernie zaaprobowani jakimiś troskami czy dążeniami w naszym życiu. Kiedy mamy obciążony umysł albo sumienie, które jest pełne niepokoju, czy lęku, czy strachu, to nie możemy usłyszeć głosu Bożego. Tak? Jeśli chcesz usłyszeć głos Boży, usiądź. Usiądź, zadbaj, żeby twój umysł był wyciszony, wyznaj to Bogu. Zadbaj, żeby twoje serce było czyste przed Bogiem, wyznaj swój grzech, to wszystko, co cię niepokoi. Wtedy będziesz gotów usłyszeć Jego głos, a na tym mu najbardziej zależy. Żebyś słyszał, co Bóg do ciebie mówi. Druga rzecz. Siedzenie uczy ich stóp to jest też obraz pokory. Tak? Bo zobaczcie, bo Maria nie siedziała na krześle, tak? Nie siedziała na tym samym poziomie, co Jezus, ale usiadła niżej. Tak? Ale usiadła niżej. Czyli to jest znak tego, znak pewnego uniżenia, znak pokory. I to nam mówi, że Bóg nie przemawia do pysznych. Bóg nie przemawia do pysznych, chyba że wydaje sąd. Są takie momenty, kiedy Bóg wydaje sąd, to i przemawia do pysznych, ale zawsze chętnie przemawia i udziela swojej łaski tym, którzy są pokorni. Którzy są przed Nim jak dzieci. Nie wiem, czy mamy Ewangelię Mateusza 11:25, ale tam jest taki, a jeśli nie, to ja wam szybko przeczytam. Tam jest taki fragment, który o tym mówi. Ewangelia Mateusza 11:25 mówi: w tym czasie Jezus odezwał się, te słowa: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawił te rzeczy ludziom o dziecięcej prostocie. Czyli zobaczcie, Bóg udziela swojej łaski tym, którzy są pokorni, którzy są jak dzieci, tak? Którzy gotowi są do Niego przyjść jako dzieci. I trzecia rzecz, ostatnia w tej historii, jaką możemy się nauczyć z tej historii, to, że siedzenie u czyichś stóp to jest obraz także uległości. Tak? To znaczy pokazujemy swoją uległość i to jest prawdziwa postawa ucznia wobec Mistrza. Nasza uległość wobec Jezusa w czym się objawia? Co to znaczy, że jesteśmy ulegli wobec Jezusa? To jest taki fajny zwrot, który już dla nas się nic nie znaczy, poza tym, że dobrze brzmi. Jesteśmy ulegli wobec Jezusa. To jest taki język religijny, którym się nauczyliśmy, który czasami łapiemy, rozumiemy, ale czasami to rozumiemy różne rzeczy pod tym względem. Co to znaczy być uległym wobec Jezusa? Myślę, że to znaczy być posłusznym wobec Bożego Słowa. Tak? Uległym być wobec Jezusa,
To znaczy być posłusznym, uległym wobec tego, co On mówi do nas. To znaczy być uległym wobec tego, co to znaczy, że Twoje dzieci są posłuszne rodzicom, czy uległe wobec rodziców, tak? To znaczy to, że są osłuchane, jak to się mówi, tak? Że są dzieci, które słuchają swoich rodziców, którzy szanują to, co rodzice mówią, którzy się wsłuchują w to, co rodzice mówią, którzy postępują według tego, co rodzice mówią. I dzisiaj, jeśli mówimy o uległości wobec Jezusa, to pytanie, czy rzeczywiście nasze życie jest uległe wobec Słowa Bożego. A żeby tak było, to musimy te słowo usłyszeć. Jeśli Biblia wzywa nas na przykład do przebaczenia naszym wrogom, do odpuszczenia tym, którzy nas skrzywdzili, do na przykład, nie wiem, wzajemnego szacunku, uważania jednych za wyższych od siebie, to uległość wobec nakazom Pana jest uległością wobec Jezusa. Więc nie tyle musimy deklarować naszą uległość wobec Jezusa, czy mówić, że On jest naszym Panem, co pokazać to swoim życiem. Bo mówić można wszystko, tak? My często mówimy tak, my jesteśmy pokorni wobec Boga. Chcemy być pokorni wobec Boga, ale gorzej jest z ludźmi, prawda? Wobec ludzi to już tak, wobec ludu Bożego, wobec sług Bożych, to już gorzej, prawda? Ale wobec Boga to my strasznie pokorni, pokorny naród jesteśmy. Ale w czym się objawia ta pokora wobec Boga? W tym, że głowę schylimy podczas modlitwy? Biblia mówi o tym w liście, pierwszym liście Jana, że miłość do Boga, wiecie jak się objawia? W ten sposób, że przestrzegamy Jego przykazań. Że miłość do Boga objawia się poprzez nasz stosunek, czy brak, czy miłością do brata, czy do siostry. Że miłość objawia się poprzez to, jak traktujemy innego człowieka. A Jezus mówi wprost do uczniów, byłem głodny, a nie nakarmiliście. Byłem więzienny, a nie odwiedziliście mnie. Pamiętacie tą historię? Pytają go, kiedy Panie? Wobec Boga to my jesteśmy przecież choli, pokorni, słuchający. A Jezus mówi, wtedy, kiedy miałeś w zasięgu swojego życia ludzi takich właśnie, którzy potrzebowali takiego Twojego działania, a nie stać Cię było na nie. Czyli zobaczcie, naszą pokorę wobec Boga objawiamy naszą pokorą wobec drugiego człowieka. To, że szanujemy Boga, pokazujemy nie w ten sposób, że się ładnie modlimy, czy pięknie składamy dłonie, albo do góry podnosimy w czasie uwielbienia, ale poprzez to, jak traktujemy człowieka, który jest wokół nas. Jezus jeszcze jedną taką prawdę chcę powiedzieć na końcu. Powiedział, że zrozumienie Bożej woli tylko wtedy następuje w naszym życiu, kiedy będziemy pragnęli ją pojąć. Czyli tak, rozumiemy to, co chce Bóg do nas powiedzieć. Słowo Boże dojdzie do naszych serc, usłyszymy głos Boży i On poruszy nasze serca tylko wtedy, kiedy gotowi będziemy to zrobić. Czyli gotowi będziemy usłyszeć ten głos. Tak? Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, kiedy przychodzimy do kościoła, po to, żeby usłyszeć ten głos. Ewangelia Jana mówi tak, 7 rozdział od 15 wiersza. Zobaczcie. Żydzi zdziwieni Jego nauką zastanawiali się, skąd On zna Pisma, skoro nie ma wykształcenia. Jezus im odpowiedział, moja nauka nie jest moją nauką, pochodzi ona od Tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka pochodzi od Boga, czy też ja mówię sam od siebie. Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna. Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna. Zobaczcie, Jezus tu wyraża, że zrozumiemy Bożą wolę tylko wtedy, gdy będziemy chcieli tą wolę wypełnić. Wielu chrześcijan spędza czasami miesiące na lata na czytanie Biblii bez szukania tego, co Bóg chce do nich powiedzieć przez to słowo. Można znać słowo doskonale, można znać Biblię bardzo dobrze, ale jeśli nie jesteśmy gotowi tej woli Bożej zastosować w swoim życiu,
to nic nam nie pomoże. Czyli zobaczcie, kluczem jest nasza uwaga na Boże rzeczy. Kluczem jest zwrócenie naszej uwagi, słuchanie tego, co Bóg chce mówić i pragnienie usłyszenia, żeby Bóg przemówił do mnie przez to słowo, które czytam w domu, które słucham w kościele. To jest kluczem. Jeśli chcesz usłyszeć Boży głos, to musisz być gotowy na wypełnienie Bożej woli, a przede wszystkim, to jest pierwszy warunek. I nic bardziej nie wnerwia Pana Boga w Kościele, niż to, jeśli Jego dzieci nie słuchają Jego słowa. Nawet nie to, te rzeczy, które nas denerwują, które my robimy, ale przede wszystkim to, że kiedy przychodzimy tutaj, czy kiedy mamy swój czas na to, żeby słuchać Jego słowa w domach, w czasie naszej indywidualnej modlitwy, tak zwanego cichego czasu, to skupieni jesteśmy na wszystkim innym, a nie na tym, żeby Bóg do nas przemówił. I na koniec taki dłuższy fragment chciałbym, żeby wybrzmiał. O chłopcu, który uczył się słuchać Słowa Bożego. Uczył się słuchać Słowa Pana. O Samuelu. Pewnie znacie doskonale tę historię. Który modlił się, mów Panie, sługa Twój słucha. I to nie będzie także nasza modlitwa. Mów Panie, sługa Twój słucha. Módl się tak w swoim domu, po czym otwórz swoją Biblię i gorliwie szukaj odpowiedzi od Pana, a na pewno usłyszysz Jego głos. Ale módl się tak jak Samuel, mów Panie, bo Twój sługa słucha. Samuel zaś nie znam jeszcze Pana, Pan nie objawił mu jeszcze swego słowa. Tymczasem znów już po raz trzeci Pan zawołał Samuelu, Samuel. Samuel wstał i poszedł do Helego. Jestem, wołałeś mnie. Wtedy Heli pojął, że to Pan woła chłopca. Pouczył więc Samuela, idź, połóż się, a jeśli znów Cię zawoła, odpowiedz, mów Panie, bo Twój sługa słucha. Samuel odszedł, ułożył się na posłaniu. Po chwili Pan przyszedł, stanął i wezwał, jak poprzednio, Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział, mów proszę, Twój sługa słucha. Wtedy Pan przemówił do niego. Wkrótce uczynię w Izraelu coś takiego, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach. W obu uszach. Zobaczcie, kochani, jeśli gotowi jesteśmy słuchać, tak jak ten chłopiec, jeśli gotowi jesteśmy słuchać, to wtedy Pan może powiedzieć nam coś więcej. To wtedy Pan przemówi do nas. I zobaczcie, jaka piękna obietnica. Wkrótce uczynię w Izraelu coś takiego, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach. Powstańmy, bracia i siostry. Módlmy się. Panie, chcemy dzisiaj słuchać Twojego słowa. Panie, chcemy dzisiaj być tymi, do których Ty przemówisz i my ten głos usłyszymy, Panie. Panie, sprawdź, żeby te słowo, które mogliśmy słuchać, dotarło do naszych serc, do naszego ducha. Żebyśmy byli w końcu słuchaczami. Panie, w świecie, który nas zagaduje, w świecie, który nas absorbuje, chcemy słyszeć Twój głos, Panie. A Ty mówisz do nas przez słowo Twoje, przez braci, przez siostry, przez okoliczności. Ty mówisz do nas, Panie, przez modlitwę. Ty mówisz do nas w różnych okolicznościach. Panie, sprawdź, żebyśmy byli tymi, którzy gotowi są słuchać. Alleluja. Tobie Boże chwała. Tobie cześć.